liga ze swej istoty miała 30 paru posłów. W związku z tym liga nie była w stanie zgłosić samodzielnie takiej poprawki. W związku z tym to była, mówię, inicjatywa bo pierwsza to była ta inicjatywa ligi, ale ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że po Jarosławie Kaczyńskim drugimi osobami, które są odpowiedzialne, ale oczywiście przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na Jarosławie Kaczyńskim, to byli niestety pan Giertych i pan Wierzyński, dlatego że w sytuacji, kiedy uchwalenie tych poprawek zależy od przekonania posłów Platformy, to nie obraża się posłów Platformy. To, co robił Wierzyński, że wyczytywał posłów, którzy, że tak powiem, zdradzili polski interes i tak dalej, to było obrażanie i ja, prowadząc rozmowy z posłami Platformy, czułem, w rozmowach to wychodziło, że tego typu zachowania powodują spadek poparcia dla tych poprawek konstytucyjnych. Jeżeli można, bo to jest zbyt szczegółowa historia. Ja myślę, że teraz negatywną rolę nie rozróżnia tych szczegółów. Pan Ambulowski tutaj, proszę bardzo jeszcze. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jest jeszcze, ale pan już trzeci raz, ale nikogo innego nie ma. Pan Ambulowski. Ja powiem tak, ja pan odpowiem na to pytanie. Dlaczego dopiero wtedy? Mianowicie kiedy kwestia rewizji Konstytucji została przez Marka Jurka jakby jako marszałka Sejmu postawiona na forum sejmowym, łączyła się z inną sprawą. Mianowicie to było świeżo po tak zwanej aferze Wielgusa, w której to Marek Jurek, co wszyscy wiedzą, zaangażował się przeciwko arcybiskupowi Wielgusowi. Tam między innymi pchnął to w kierunku atakował arcybiskupa Wielgusa, między innymi wtedy pan Paweł Milcarek, jego doradca na stanowisku marszałka Sejmu. To jest moje przypuszczenie, bo ja jeszcze się tego nie jestem w stanie udowodnić. Że widząc... Ja mam żadną sprawę, ja przyszedłem na rozmowę o wyborach. No niestety ja też przyszedłem na takie spotkanie, ale... Pan w tej chwili imputuje, pan mówi, wiem. To powiedziałem, że przypuszczam. Więc albo rozmawiamy o wyborach, albo proszę przyjść temat spotkania. Dobrze, uchylmy. Przypuszczam, że te sprawy się łączą. Uchylmy w takim razie. Wybory ze sprawą Konstytucji o tyle się łączą, że powstało... Proszę Państwa, dobrze. Dobrze, mogę skończyć czy nie? Myślę, że jeżeli mają Pan jakieś ciężkie oskarżenia bez dowodów, to... Nie, to nie są oskarżenia. Moje przypuszczenie jest takie, że po prostu po tej sprawie Marek Jurek z częścią episkopatu był dosyć, no, podpadł części episkopatu i w związku z czym postanowił pokazać swoje, już to autentyczne, ja tego nie neguję, że tak jest, zaangażowanie w poparcie postulatu katolickiego. Usprawiedliwieniem tego typu przypuszczeń może być tylko głupota albo podłość. Pan tak, pan snuje przypuszczenie, panie Bielowski. No tak, powiedziałem, że przypuszczenie. Pan marszałek, ale pierwsza część, że było tak. Pan opowie wam, jak było, a potem pan mówi, że pan przypuszcza. Panowie, więc panie. Nie rozmawiajmy, może się spotkajmy. Czy nie proszę o spotkanie na ten temat. I sobie porozmawiamy, bo ja między innymi protestowałem 5 i 6 pod Pałacem Arcybiskupów i akurat nie było poparcia pana marszałka wtedy w tej sprawie. Znaczy nie, on sam się nie zaangażował, ale jego etatowy doradca. Szanowni Państwo, szanowni Państwo. Jego doradca, widzę, że szanowni panowie, proszę o spokój. Jeżeli na spotkaniu, które miało być poświęcone pytaniu, co z prawicą po wyborach, zanurkowaliśmy głęboko w jakieś historyczne zaszłości, a na koniec dochodzi do twardych, że tak powiem, nawet ostrych spięć, no to wydaje się, że spotkanie raczej pokazało, że po pierwsze zbliża ku końcowi to na pewno, a po drugie, że do perspektywy prawicy i jakiegoś jej współdziałania czy wspólnego przedsięwzięcia w różnej postaci są dosyć nikłe na dzisiejszym poziomie i to chyba jest wniosek z tego spotkania, a resztę jest przyszłością, zobaczymy co będzie. Dziękuję Państwu bardzo w takim razie, do widzenia, oklaski dla Panów. Dzieci zdrowo rosły, z nimi
biurokrację, nie ma za co na wakacje, ręka rękę myje. Jednomandatowo wybierzemy posłów, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posłów, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Partyjne wybory bawią polską nację. Dał nam przykład Italianiec, można zerwać ten kaganiec, zmienić ordynację. Jednomandatowo wybierzemy posłów, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły. Jednomandatowo wybierzemy posłów, by nam siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.